Jest taki zespół, pewnie większości z was by się nie spodobał, ale mają taką piosenkę i refren mówi całe życie z wariatami. I tak słucham Festyniny, z wieloma rzeczami mogę się utożsamić. Ja dziękuję Panu Bogu za ten dom, którym jesteśmy jako Kościół i za takie historie naprawdę. I też niesamowite dla mnie jest to, kiedy słucham czasami i przychodzimy tu na to miejsce. Człowiek, kiedy się budzi, to ma jakiś plan i tak dalej. I w trakcie nabożeństwa mnóstwo rzeczy jest jakby ponadplanowych, albo ludzie nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że to, co mówią, czy czasami składają świadectwo, czy nawet pieśni, jak są ułożone, że one nagle to wszystko gdzieś tam z sobą koreluje. I tak jak tu siostra mówi, że dla niej było problem otworzyć usta, żeby mówić o Bogu, dopóki ktoś o to nie zapytał. Jeśli wrócimy do tego, co ostatnio miało miejsce przez ostatnie 2 tygodnie, to pamiętacie, wpierw mówiliśmy o domu Marii i Marty, o tym, żeby być gotowym na to słuchanie tego, co Pan Jezus ma do powiedzenia. Tydzień temu mówiłem o tym, że jest druga jeszcze rzecz, czyli kiedy my możemy mówić do Boga, i mówiliśmy to na podstawie modlitwy Ojcze Nas, ale dzisiaj chciałbym i myślę, że te rzeczy Łukasz napisał właśnie w ten sposób, aby jasno wyrazić, jak wielkie znaczenie ma to, jak Bóg nas stworzył i do czego nas stworzył. I myślę sobie, kiedy patrzę na te wszystkie historie, kiedy patrzę na apostołów, kiedy patrzę na Ewangelię, choćby na Ewangelię Łukasza, na Boże działanie i z czego różne rzeczy wynikają. I tydzień temu mówiłem o ważności modlitwy. Wielu ludzi mówi o tym, że modlitwa jest jak oddychanie i jak długo możecie nie oddychać. Ktoś powiedział, że jeśli jesteś chrześcijaninem, to tak jakbyś był żywy i nie oddychał, jeśli się nie modlisz. To nie jest czy, tylko to powinno po prostu być czymś naturalnym w naszym życiu, modlitwa. I kiedy patrzę na nie tylko dzieje apostolskie, ale na Boże Słowo, na uczniów, na apostołów, to znów widzę ludzi, którzy, kiedy Jezus kazał im wyganiać demony, uzdrawiać i wiele innych rzeczy robić, oni nigdy nie przyszli i powiedzieli: Panie, naucz nas. Ale przyszli do Jezusa z tą prośbą, przyszedł jeden: naucz nas modlić się. Inna sytuacja, którą czytaliśmy już też w Ewangelii Łukasza, kiedy nie mogli wyrzucić demona i chcieli dojść do źródła, dlaczego to się nie mogło wydarzyć, z chłopca. I Jezus powiedział, bo ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak przez modlitwę. I po prostu tak ważna jest modlitwa, tak ważne jest to, żebyśmy mówili do Boga, tak ważne jest to, abyśmy otwierali nasze usta. I to jest taka trzecia rzecz, której dzisiaj chciałbym się przyjrzeć na podstawie Ewangelii Łukasza. Nasza możliwość, zdolność, cudowność, z którą Pan Bóg nas stworzył, że możemy się komunikować, że możemy z sobą rozmawiać, cudowność, że możemy rozmawiać z Bogiem. Ja zawsze kocham ten psalm, który mówi, że wszystkie te bożki, którym ludzie oddają cześć, one są nieme. One nie mogą mówić, one nie mogą nic odpowiedzieć. One mają ręce, nie mogą nic z tymi rękoma zrobić. Mają nogi, nie mogą dokądkolwiek pójść. Żywy Bóg, to znaczy, że On jest żywym Bogiem. Że On mówi, że On przemawia, że On komunikuje się swoim stworzeniem, On komunikuje się swoimi dziećmi. I słuchałem pewnej historii w zeszłym tygodniu w radiu pewnej kobiety, która uległa udarowi. Udarowi, który sprawił, że przestała mówić. Kobieta notabene, która była lekarzem i napisała książkę na temat udarów. Nie mijają te rzeczy, te choroby tych ludzi, którzy naprawdę są w tym specjalistami. Opowiadała o tym, jak zadzwoniła do swoich znajomych lekarzy, kiedy już wiedziała, że symptomy udaru już je ma i wydawało jej się, że mówi komunikatywnie do nich o tym, że zaczyna jej się udar, a oni już jej nie rozumieli. I mówiła w tej audycji, w tym wywiadzie już takim spowolnionym głosem, ale to, co było widać największą radością, że w ogóle mówi. Że w ogóle mówi. Nie doceniamy tego, że możemy mówić. Że możemy mówić do Boga. Udary, inne choroby, które często sprawiają, że ludzie tracą możliwość mówienia. Powiedziałbym, porozmawiajcie z takimi ludźmi, ale oni mają problemy z tym, aby odpowiedzieć. Oczywiście żyjemy w XXI wieku trochę prościej. Większość ludzi czyta, pisze, więc mamy komputery, tablety, mamy różnego rodzaju techniczne możliwości, które coś ułatwiają, ale daje głowę. Że tak jak niewidomy chce widzieć,
Tak ktoś, kto nie może mówić, to co chciałby najbardziej w swoim życiu, to móc powiedzieć o swoich uczuciach, odczuciach, o tym, co myśli, podyskutować. Wiele rzeczy, które dla nas są normalne, a może często nawet niedoceniane. Pan Jezus natrafił na takiego człowieka, który był niemy. Czytamy w Ewangelii Łukasza 11 rozdziale, 14 wierszu. I wypędzał demona, który był niemy. A gdy demon wyszedł, niemy przemówił i tłum zdumiał się. Ewangelista Mateusz mówi, że przyprowadzono go do Jezusa. Łukasz nie mówi już tych szczegółów, po prostu mówi o fakcie, który ma miejsce, że był człowiek, o którym niewiele wiemy, ale to co wiemy, że był opętany i to powodowało, ten demon w nim powodował, że ten człowiek nie mógł nic mówić. I tak jak powiedziałem, są różne przyczyny bycia niemym, są różne przyczyny bycia doświadczenia w swoim życiu braku słuchu, czy bycia niewidomym, czy epilepsji, padaczki, różnych takich rzeczy. To, że ktoś się z tym zmaga, wcale nie znaczy, że każda choroba, i chciałbym, żebyśmy tu mieli pewną jasność, to nie znaczy, że każda tego rodzaju choroba jest wynikiem opętania lub jakiegoś działania demonicznego. To jest bzdura. Tu mamy konkretną sytuację, w której ten człowiek tak był pod władzą demona i tak przez to nie mógł, taki był skutek tego zniewolenia demonicznego, że nie mógł mówić. I oczywiście musimy mieć świadomość, że i mówię o tym dlatego, że myślę, że wielu ludzi zostało skrzywdzonych przez nadgorliwych chrześcijan, którzy kiedy czegoś nie rozumieją, to muszą to przeduchowić. Skrzywdziło innych, wmawiając im, ich jakaś wada, ich jakieś kalectwo, ich jakaś choroba jest na pewno wynikiem demonicznego działania lub grzechu w ich życiu. Ale wiecie, Boże Słowo pokazuje, że to wcale nie jest prawdą. Tak może być. I musimy zawsze mieć te dwie rzeczy na uwadze, że coś może być tego skutkiem sił opresyjnych, demonicznych, ale wcale nie musi. Czasami po prostu to są rzeczy związane z medycyną, związane z chorobami, które przychodzą, z jakimiś wydarzeniami, działaniem organizmu w niepoprawny sposób i musimy to mieć na uwadze. Pan Jezus, kiedy spotyka tego człowieka, to On wie, co jest przyczyną jego choroby i kiedy zostaje ten człowiek uwolniony, to cały tłum jest zdumiony. Skąd tam się wziął? Łukasz nie podaje, Mateusz powiedział, że ktoś go przyprowadził, widząc w Jezusie jedyny ratunek, ale to, co też widzę w Jezusie, to też to, że kiedy ten człowiek zostaje do niego przyprowadzony, to Jezus po prostu go uwalnia. Nie ma 20 stopni uwolnienia, nie ma długich rozmów duszpasterskich, które mają naprowadzić, co w nim jest. Po prostu Jezus go uwalnia. I ja wierzę w ten rodzaj uwolnienia. Ja wierzę, że to jest biblijny rodzaj uwolnienia, że kiedy człowiek jest pod wpływem siły demonicznej, zostaje uwolniony i my wiemy dzisiaj, że jest on uwolniony w imieniu Jezusa Chrystusa. Ten człowiek zostaje uwolniony, zaczyna mówić, ludzie są tym zdumieni i to przynosi chwałę Panu Bogu. I powiem wam, może to, co teraz powiem, nawet nie jest jakoś specjalnie odkrywcze, ale diabeł od samego początku, ponieważ jest wrogiem wszystkiego tego, co Boże. W religiach wschodu i różnych pobocznych temu rzeczach, wiecie, tam jakieś są walki dobra ze złem. Niestety chrześcijanie również przejęli taką filozofię, że ciągle toczy się jakiś bój, walki dobra ze złem i ten Bóg musi tam zwyciężać tego. Bóg jest ponad nim, On jest stworzeniem, Bóg jest Bogiem. Tam nie ma żadnego więcej dobra, mniej dobra, więcej zła, mniej zła. To jest chińska filozofia zwodnicza i okultystyczna. Bóg jest Bogiem, Chrystus zwyciężył na krzyżu Golgoty i to nie w ten sposób się dzieje. Ale jedno jest pewne, że od samego początku diabeł zawsze chciał i chce wciąż do końca jego czasu, który nadejdzie, jak mówi Boże Słowo, zwalczać wszystko to, co jest Boże, wszystko to, co zostało przez Boga stworzone, zniekształcać, niszczyć Boże dzieło. I myślę sobie, kiedy Bóg stworzył człowieka, to tak nas stworzył, cudownie, prawda? Mamy wszystko tam poukładane, jak jesteśmy zdrowi, wszystko poukładane. Mamy oczy, mamy słuch, mamy ręce, mamy nogi, mamy usta, mamy język, struny głosowe, wszystko to, co jest potrzebne, aby też głośno wychwalać naszego Boga. Jestem przekonany, że zostaliśmy tak wyposażeni, abyśmy mogli komunikować się z Bogiem. Abyśmy mogli z Nim rozmawiać. Poczytajcie pierwsze rozdziały pierwszej Księgi Mojżeszowej, kiedy jak człowiek żył z Bogiem, Bóg przemawiał, człowiek odpowiadał,
możliwość, którą Bóg nam dał, komunikowania się z Bogiem, coś niesamowitego. Z drugiej strony mamy szatana, który chce niszczyć wszystko to, co Boże, chce zniszczyć wszelką komunikację z Panem Bogiem i on nie chce, aby człowiek z nim rozmawiał, aby człowiek mówił o Bogu. Ja powiem tak, on robi wszystko, żebyśmy byli niemi. My nie musimy mieć demona w sobie, żeby być niemym. Jego najnowsza strategia, bo strategia od czasu jakiegoś, która ma miejsce, to jest to, żeby doprowadzić do miejsca, w którym mamy zamknięte usta, aby zamknąć nas i nie pozwolić nam chwalić Boga, który jest godny wszelkiej chwały, wszelkiej czci, wszelkiego uwielbienia. On jest tym, który chce, abyśmy zamiast błogosławić naszymi ustami ludzi, błogosławić Boga, po prostu przeklinali innych ludzi, aby nasz język był brudny, aby mówił rzeczy, które są niszczące. Byśmy nie mówili prawdy, ale trzymali się ust zdradliwych, więc aby nasz język był nieopanowany i robił rzeczy, które nie powinien nigdy robić. Wiele można by przeczytać w Bożym Słowie, jak ważne jest to, jak Bóg nas stworzył i do czego nas stworzył. Kilka miejsc z psalmu. Psalm 22, 23 wiersz mówi: będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Wiecie, Bóg nam dał, Tobie i mnie, usta, dał nam język, dał nam tą możliwość wyrażania, żebyśmy nie byli niemi. Ale tu jest napisane, będę opowiadał braciom Twoje imię. Kiedy zgromadzamy się w kościele, to nie jesteśmy tu po to, aby pastor powiedział kazanie. Nie jesteśmy tu po to, tylko aby sobie pośpiewać, a wszelka cisza, aby była zapełniona muzyką. Ale jesteśmy tutaj po to, aby opowiadać o Bogu, aby opowiadać o Jego dziełach, aby opowiadać, co On czyni w naszym życiu. I psalmista o tym mówi. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Po co? Jest taka moda, wiecie, nowoczesność, kościoły online, to wszystko. Ja wiem, że to są dobre narzędzia, żebyśmy się tu dobrze rozumieli. Ale ludzie bardzo często mówią, że nie potrzebuję społeczności z innymi. Jak możesz chwalić Boga bez zgromadzenia? Psalmista mówi, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Inny psalm, 35, 18 wiersz mówi, wysławiać Cię będę w wielkim zgromadzeniu, wobec licznego ludu chwalić się będę. To mówią psalmy, tak zostaliśmy stworzeni, aby Bóg był zawsze uwielbiony, aby ludzie mogli słyszeć i powiedzieć amen na nasze modlitwy, abyśmy mogli słyszeć, co Bóg czyni w naszym życiu, aby inni mogli to usłyszeć i oddać Bogu chwałę. Psalm 109, 30 wiersz mówi, wysławiać będę Pana wielce ustami moimi, a wobec wielu chwalić Go będę. Gdzie? Wobec wielu. Bóg stworzył nas do tego, abyśmy Go chwalili. I tylko jednemu, tylko jednej osobie, tylko jednemu może zależeć na tym, aby usta ludzkie milczały. W moim przekonaniu tylko diabłu. Nigdy Bogu. Psalm 156 wiersz, ostatni psalm, mówi, niech wszystko, co żyje, chwali Pana. Gdyby Bóg kochał nasze chwalenie w duchu, wielu ludzi tak to nazywa, to nie dałby Tobie ust, bo po co? Gdybyśmy mieli tylko dla siebie, we wnętrzu, wewnętrznie, telepatycznie, to po co dał nam usta? Po to, by się ranić? Opowiadać różne inne historie? Nie. Jestem przekonany, że zostaliśmy stworzeni, aby Go chwalić. Aby się z Nim komunikować, aby opowiadać o Jego dziełach. Aby nie tylko śpiewać, ale modlić się. Aby to, co mnie ujęło tutaj, kiedy siostra Nina powiedziała, tak, siostra Nina, ja powiem to samo, moje wrażenie, jak trafiłem do domu włodarskich, to pomyślałem, że wariaci. Bo się kochają, bo nie wyzywają, bo nie przeklinali, bo dzieci nie były wystraszone, bo nigdy wcześniej nie widziałem normalnego domu. Rozumiecie? Pomyślałem, że to są wariaci i czawiaci. Ale ja dziękuję Bogu za tych wariatów, że tam trafiłem. Dziękuję Bogu, że tam się mogłem znaleźć. I Bóg w cudowny sposób poprzez tych ludzi, poprzez to, co mówili, poprzez to, jak do siebie się odnosili, poprzez co mówili o Bogu, dotarł do mojego serca. Bóg dał nam usta, abyśmy Go mogli chwalić.
Tylko cztery spośród wielu fragmentów Bożego Słowa, które czytam, jest ich naprawdę znacznie więcej. Nie ma dzisiaj na to czasu, aby je wszystkie czytać, ale myślę sobie, że to jest dzisiaj pewne działanie szatańskie, które zmierza, czy którego celem jest to, abyśmy my jako wierzący ludzie milczeli, byśmy nie opowiadali, byśmy nie chwalili, byśmy kryli się za poczuciem wstydu tego, co Bóg. Ten obraz, kiedy ci ludzie klęczeli w swoim domu i wszyscy się modlą. To jest obraz dla mnie Kościoła. To jest obraz dla mnie Kościoła. Kiedy trafiłem do Kościoła, to trafiłem tam dlatego, że człowiek, którego poznałem, Radek, który umierał na raka, który miał miesiąc życia, Kościół się modlił i został uzdrowiony. Ale Kościół się modlił, to jak się wchodziło do Kościoła, to tam po prostu wrzało od modlitwy. Prostych modlitw, prostych ludzi, ale tak głęboko wypływających z serca, że po prostu się cuda działy. Może czasami nasza niemoc bierze się z tego, że mamy Boga, którego możemy słuchać, mamy Boga, do którego możemy mówić, ale to, co się stało w naszym życiu, to pozwoliliśmy na to, aby być niemymi. Aby nie mówić o tym, kim On jest. Nie tylko wobec innych, ale niemymi również w stosunku do Boga. Nie modląc się, nie mówiąc do Niego. Kościół Jezusa, my dzisiaj, to miejsce powinno być przepełnione chwałą dla Boga, nie w muzyce. Obserwuję, ja lubię, nie zrozumcie mnie źle, ja niczego nie krytykuję. Ale zauważyłem pewną zmianę, która nastąpiła. Wszystko w Kościele jest dzisiaj robione tak, aby nie było ani minuty ciszy. Wszystko jest na time. Nawet odliczanie, kiedy coś się ma zacząć, kiedy się ma skończyć i muzyka ma być wypełnieniem wszystkiego. Ja lubię muzykę, uwielbieniem zajmuję się już x lat. Kocham grać na gitarze, kocham śpiewać z wami. Dla mnie to jest ogromną radością. Jeśli miałbym powiedzieć dwie rzeczy, które w życiu dają mi radość, to granie i mówienie kazań. To są dwie rzeczy, które naprawdę dają mi radość. Kocham to, ale powiem wam, to nie jest dobre, kiedy Kościół idzie w tą stronę, że to muzyka zapełnia wszystko, bo to tak naprawdę zaczyna być zwykłą rozrywką. Chodzi o to, żeby twoje i moje usta były otwarte w modlitwie na chwaleniu Boga. Co by było, nawet pomyślałem sobie, gdyby zrobić nabożeństwo, na którym nie będzie zaśpiewana i zagrana żadna pieśń. Jak szybko miejsca by się opróżniły w Kościele, jak wielu ludzi by pomyślało sobie, że to już nie jest atrakcyjne miejsce dla nich, bo nie ma dobrej muzyki. Dzisiaj dobra muzyka jest wyznacznikiem duchowości, dobrego Kościoła, rozwoju Kościoła. Ale ja wam powiem, co jest moją miarą. Rozmodlony Kościół. Może być tu 1000 ludzi, ale jeśli Kościół nie jest rozmodlony, to on dla mnie wciąż nie ma mocy. To on wciąż jest niemy. Gdyby Bóg chciał, i to jest taka pewna, ja czasami jak rozmawiałem z ludźmi, to oni mi powiedzieli, wdzięcznie grając w sercu jest napisane, tak. Nie wiem, jak wielu z was ma orkiestrę w sercu. Rozumie to, co to znaczy nucić sobie w sercu i mieć pieśni uwielbienia gdzieś w środku. Ja jakby to rozumiem. Ale tak jak powiedziałem, jeśli Bóg by nas tak stworzył i jeśli czytamy całą Biblię, nie tylko jeden fragment z listu, a mamy czytać całą Biblię, tak mówi Boże Słowo, i patrzeć na wszystko, również na psalmy, i tam ciągle jest głośne uwielbienie Boga, Bóg dał ci usta, żebyś Go chwalił. Bóg dał ci usta, żebyś Go wielbił w swojej modlitwie. Nie tylko w swojej komorze. Pan Jezus nie mówił tylko o modlitwie w komorze, ale czytamy również o modlitwach w zgromadzeniu. Czytamy o tym, że z ust niemowląt Bóg zgotował sobie chwałę. Czytacie o tym w Bożym Słowie? Niemowląt. Wszyscy czekają na ten moment, kiedy dziecko wychodzi z łona kobiety. I na co czekają? Na krzyk. Z ust niemowląt Bóg zgotował sobie chwałę. Z ust niemowląt. Coś niesamowitego. Dał język, dał usta, dał wszystko, struny głosowe, abyśmy Go chwalili w sposób słyszalny. Jezus przyszedł, abyśmy w wolności mogli nie tylko żyć, ale też w wolności głośno Go sławić. Bracia, siostry, tylko jedna osoba i siła może nie chcieć Twojego i mojego uwielbienia.
Tylko jedna siła nie chce uwielbienia Boga naszymi ustami i naszym językiem. To jest szatan. To tylko jemu zależy, byśmy milczeli. Nie tylko w sprawie Ewangelii i głoszenia Ewangelii na zewnątrz, ale również w naszym życiu modlitewnym, w naszym wspólnotowaniu, w naszym chwaleniu Boga. Tylko jedna. I tak jak powiedziałem, obserwując życie współczesnego Kościoła, widzę ogromne niebezpieczeństwo. Aby się już nie modlić, aby nie było modlitw w Kościele, tylko wszystko jest tak zapełnione, aby nic tam się nie zmieściło. A co by było, gdyby było nabożeństwo bez kazania? Ponieważ duch modlitwy ogarnia zgromadzenie. Bez pieśni. Bez innych rzeczy. Ja myślę, że nic by się nie stało. Mało tego, o wiele większe mogłoby być tego błogosławieństwo. Bo nie jedne usta by mówiły o Bogu, ale nas wszystkich. Jest siła. Jest duch milczenia. On potrafi zamykać usta ludzi skutecznie, obrzucając ich poczuciem winy, niegodnością. Tu siostra mówiła, że czuła się głupia. Ja czułem się jak idiota w całym swoim życiu. Kiedy się nawróciłem, to ksiądz powiedział, że jestem debilem i nie dostanę się do szkoły średniej. I po ludzku miał rację. Nic sobą nie reprezentowałem. Ale Bóg zmienił wszystko. Może sami siedzimy. Co ja mogę powiedzieć Bogu? Nawet zwykłe dziękuję albo chwalę Cię, Panie. To nie jest miejsce często na to, aby... Na to mamy nasze komory, aby tam godzinami się modlić. Czasami tego nie rozumiemy. Czasami się zniechęcamy, że ktoś tak pięknie się modli. Proste słowa dziękczynienia dla Boga mają większą wartość niż, słuchajcie, całe litanie. Ale pytanie jest o to, czy się modlimy, czy wychwalamy Boga w zgromadzeniu, czy opowiadamy o Jego cudownym działaniu w naszym życiu, o tym, co On uczynił. Takie świadectwo jak to, które dzisiaj słyszeliśmy, czy inne świadectwa, kiedy opowiadamy, co Bóg czyni. Opowiadamy o Nim, to budujemy swoją wiarę. Powiem wam, Pan Bóg wciąż czyni swoją robotę i On robi porządek z duchem niemym. W Jezusie człowiek może być wolny. Mówimy wszyscy, że jesteśmy w Chrystusie, że On nas uwolnił. To uwolnił również nasze usta. Kiedy człowiek ten zostaje uwolniony, uwolnione są jego usta, ludzie są tym zdumieni. Ten człowiek przemawia, to jest żywe świadectwo tego, że nastąpiło uwolnienie i uzdrowienie. Kiedy Bóg dał nam swojego ducha, to tak naprawdę przyprowadza nas do tego miejsca, w którym wszystko się zaczyna. Do czasu, kiedy nie było grzechu na świecie, do czasu, kiedy był bezpośredni dostęp do Ojca, który zniszczył grzech człowieka, abyśmy na nowo mogli Go chwalić, abyśmy na nowo mogli Go czcić. I oczywiście byli i znaleźli się tam ludzie, którzy widząc, co się dzieje, zaczynają zarzucać Jezusowi, że On czyni to mocą Belzebuba. I czytamy, niektórzy zaś z nich mówili, On wypędza demony mocą Belzebuba, władcy demonów. Drudzy zaś kusząc Go żądali od Niego znaku z nieba, a On, znając ich zamysły, rzekł do nich, każde królestwo rozdarte wewnętrznie spustoszeje, skłócone domy upadają. Jeśli więc szatan sam w sobie jest rozdarty, jak się ostanie jego królestwo, skoro mówicie, że ja mocą Belzebuba wypędzam demony? Jeśli zaś ja mocą Belzebuba wyganiam demony, to czyją mocą synowie wasi wypędzają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. Jeżeli natomiast ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy zbrojny rycerz strzeże swego zamku, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie, najedzie go i zwycięży, zabiera mu zbroję jego, na której polegał, i rozdaje jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Wiecie, nie zawsze, to jest oczywiste i Pan Jezus to miał często takie sytuacje. Nie było trzeba długo czekać, żeby oponenci byli niezadowoleni. No jak to? Co tu się dzieje? Jaką mocą on to robi? Nie, to nie Bóg. To moc zapewne Belzebuba. Wymyślają w taki sposób takie karygodne zarzuty wobec Pana Jezusa Chrystusa. Jedni wmawiają mu kontakty z władcami demonów, drudzy chcą znaku z nieba. Każdy coś od niego chce, a nie widzą i nie słyszą tego, co on naprawdę do nich wszystkich mówi. Ludzie nie widzieli zdrowego, wolnego człowieka, lecz widzą, dlaczego i skąd to się wzięło, dlaczego on jest uzdrowiony i dochodzą do takiego momentu mówienia rzeczy, które po prostu są niedorzeczne.
Pan czytamy tutaj, że Pan Jezus zna ich zamysły i daje odpowiedź, w jaki sposób szatan miałby wyrzucać szatana. Na jakiej zasadzie by to miało działać? Ja wiem, ja rozumiem to, że szatan lubi oszukiwać, udawać uwolnienie. I w wielu religiach różni szamani, różnego rodzaju ludzie, którzy zajmują się po prostu magią, przez różne praktyki, czary, wygląda na to, że uwalniają kogoś od różnych duchów. I wiemy, że to są diabelskie oszustwa, nic więcej. Kiedy Chrystus uwalnia, to jest całkowicie człowiek uwolniony. Kiedy Jezus uwalnia, ludzie są wolni od swoich grzechów i nie doświadczają tylko wolności, ale czegoś więcej. Jezus więc mówi, jeśli ja tak, mocą Belzebuba, to jaką mocą wasi synowie? Przecież to nie było tak, że ludzie zostali uwalniani od demonów dopiero kiedy przyszedł Pan Jezus. Synowie, różni Żydzi również wyrzucali demony, mieli taką, bo Pan Jezus o tym mówi, więc czyją mocą oni wyrzucają? Jeśli ja Belzebuba, to czyją oni? Jezus mówi, ja wyrzucam te demony palcem Bożym. Bożą mocą, bo przyszło do was Królestwo Boże. Jezus mówi, żaden Belzebub, czyli władca much i w tłumaczeniu władca demonów. Nie, żaden Belzebub przeze mnie nie przemawia, ale palec Boży. I Jezus mówi, kiedy zbrojny rycerz strzeże zamku, wszystko w środku jest bezpieczne. Inaczej mówiąc, kiedy żyliśmy pod wpływem ducha tego świata, posłuszni księciu tego świata, nie mieliśmy potrzeby, aby chwalić Boga. Ja nie chwaliłem Boga. O, ja używałem imienia Pana Boga. Ale nie będę wam mówił, w jakich zdaniach łączonych. Pewnie większość z nas używała imienia Pana Boga w różnych zdaniach łączonych. Niekoniecznie, ja nie miałem potrzeby chwalenia Boga. Nie wstawałem rano i nie mówiłem, chwała Boże, że jesteś. Dziękuję Ci za cudowny dzień. Nigdy tego nie robiłem, dopóki nie poznałem Chrystusa. Bo byłem pod wpływem ducha tego świata. Tak naucza Słowo Boże, księcia tego świata. Diabeł skutecznie dbał o to, aby moje usta mówiły wszystko inne. Kiedy człowiek żyje bez Boga, nie ma potrzeby modlitwy. Chyba, że w jakichś kryzysowych momentach ktoś, mając jakieś pojęcie, to słyszymy takie historie, że gdzieś tam, tak jak potrafi, wzywa imienia Pana Boga, ale nie ma potrzeby regularnej modlitwy, tak jak się to dzieje w życiu człowieka odrodzonego. Chyba, że tylko tacy ludzie mają taki w formie jakiegoś religijnego rytuału, co wielu ludzi robi. To jest stan duchowy niemego człowieka. Paweł pisze o duchowej rzeczywistości w liście do Efezjan w taki oto sposób. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu ducha, który działa w synach opornych. Ja byłem kiedyś synem opornym. Wszyscy byliśmy bez Chrystusa. To nie było zależne, w jakim domu się wychowamy, to jest zależne od stanu naszego serca. Bez Chrystusa wszyscy byliśmy tak naprawdę opornymi. Wśród nich wszyscy żyliśmy, ja też żyłem. Nieco dalej Jan w pierwszym liście 4:4 mówi, wy zaś z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest z was większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. Kiedy poznałem Chrystusa, to poznałem Jego moc, Jego działanie, Jego zwycięstwo, które odniósł na krzyżu Golgoty. I Jan mówi, i wy zwyciężyliście, gdyż ten, który jest z was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. Bez Chrystusa byłem w takim stanie, w Chrystusie jestem zwycięzcą. Mogę doświadczać prawdziwej wolności. Apostoł Paweł zaś napisze w liście do Kolosan 2:15, on rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Więc to nie jest coś, co Pan Jezus znowu musi odnosić. Ying, chang, bije się tam dobro ze złem i jak tam szale się... Żadne szale się nigdzie nie... Jezus zwyciężył. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz i pokazał nam, o co w tym wszystkim chodzi. Słowo Boże mówi na ten temat bardzo jasno. Wystawiony został szatan na pokaz i on jest pokonany. On jest pokonany, chociaż ma jeszcze swój czas. Tu na ziemi, swój czas aż do momentu, kiedy zostanie związany na 1000 lat, a później po 1000-letnim czasie zostanie wrzucony do jeziora ogniem siarki północnej. Ale on jest wciąż już przegranym, kimś, kto został pokonany i on o tym dobrze wie. I ciągle walczy o to, aby jak najbardziej się da jeszcze niszczyć to Boże dzieło.
życie człowieka, życie innych ludzi. Walczy o to, abyśmy milczeli, abyśmy nie oddawali chwały Bogu. Abyśmy kryli się za swoimi słabościami, zamiast powiedzieć: Panie Jezu, otwórz moje usta, abym Cię chwalił, abym Cię wysławiał. On ma wciąż, szatan wciąż ma pewne prawa, ale ostatecznie on jest pokonany. Czy mając tą świadomość, można milczeć? Czy można nie mówić: święć się imię Twoje, Ojcze nasz, który jesteś w niebie? Jezus sprawił, że milczenie zostało przerwane, Królestwo Boże przyszło do tych ludzi. I ja wierzę nie tylko do tamtych ludzi tam, ale również dzisiaj, kto Królestwo Boże może być częścią naszego życia, naszego doświadczenia, naszego bycia nawet tutaj dzisiaj razem na tym miejscu. Wielu ludzi w tamtym czasie próbowało dokonać pewnego wymigania się od odpowiedzialności, dokonania wyboru, uznania Jezusa lub Jego odrzucenia. Więc jedni chcą znaku, drudzy próbują jakoś zwalić winę na to, że On na pewno jakąś mocą demoniczną, byle nie powiedzieć: Ty jesteś Mesjasz, byle nie oddać Bogu chwały. I myślę sobie, że dzisiaj to, co by się nie działo, ludzie nie chcą uznać palca Bożego i wymyślają przeróżne argumenty, by to Bóg bardziej ich przekonał o tym, że On jest taki dobry, kochający, a On już bardziej nie może przekonać i nie będzie przekonywał bardziej ponad to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. I chyba najbardziej przykre jest to, że wielu z tych ludzi, którzy wiele słyszeli, stają się wrogami wręcz i stawiają naprawdę mocny opór tego, co mówi Jezus. Tak jak w tej historii, ci ludzie stali się wrogami wręcz, mówiąc, że On mocą Belzebuba wygania demony. Byli tam ludzie, którzy chcieli zachować pewien dystans, nie opowiadać się po jakiejkolwiek stronie. Do nich też Pan Jezus kieruje takie oto słowa: gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, a gdy nie znajdzie, mówi: wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zostaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 innych duchów, gorszych niż on, i wchodzą i mieszkają tam, i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. To jest, nawet chyba w Biblii Brytyjskiej jest taki nagłówek: niebezpieczeństwo powierzchownego odrodzenia. Myślę, że coś w tym jest. Nie da się być neutralnym. Nie da się doświadczyć czegoś od Boga i nic z tym nie zrobić. Zostać gdzieś po środku i pomyśleć, że wszystko jest w porządku. Nie można tylko wyrzucić demonów. Można wysprzątać życie. Wiele może się zmienić, poprawić przez chwilę. Ale tak naprawdę bez Chrystusa, który zamieszkuje nasze życie, to mieszkanie bez Ducha Świętego, daru Ducha Świętego, o którym czytaliśmy, tak naprawdę to staje się tylko puste mieszkanie. Może dużo czystsze. Wysprzątane, może pięknie, może lśniące, może pachnące świeżością. Ale kiedy nie ma w nim Chrystusa, to jest tylko kwestia czasu. Kiedy, tak jak Słowo Boże mówi, ten duch wróci z większą siłą, cokolwiek to może oznaczać w życiu różnych ludzi, w różnoraki sposób to się może objawić. Jest to ogromne niebezpieczeństwo takiego powierzchownego odrodzenia. Życie takiego człowieka staje się ruiną i myślę, ja często widziałem już taki obraz w życiu innych ludzi. Widziałem życie ludzi, którzy posprzątali, zachwycili się Ewangelią. Wydawało się, że wszystko jest w porządku, ale tak naprawdę nigdy nie poddali swojego życia Chrystusowi. Czasami to trwało nawet kilka lat. I coś tam się tliło, ale nigdy nie oddali swojego życia Chrystusowi. Nauczyli się języka, nauczyli się mówić jak chrześcijanie, nauczyli się, nawet czytali Biblię. Ale Chrystus nigdy tak naprawdę nie stał się ich Panem. Wybierali. A z czasem, kiedy ta droga zaczynała być coraz trudniejsza, no bo bez Ducha Świętego ona jest bardzo trudna. Coraz trudniejsza. Te duchy wróciły z większą siłą. Ich stan był gorszy niż na początku. I to jest ważne ostrzeżenie, ważna wskazówka, że w tym świecie duchowym istnieją pewne działania, pewne prawa, których może my do końca nie rozumiemy, ale one mają miejsce. Nie ma próżni. Nie da się być neutralnym w stosunku do Chrystusa. Albo jesteś za, albo jesteś przeciw. A jeśli jesteś neutralny, to i tak to jest kwestia czasu, jak staniesz się wrogiem Chrystusa. Jak odrzucisz Jego łaskę, odrzucisz wszystko to, co wydaje ci się nawet dzisiaj prawdą.
Człowiek jest albo po jednej, albo po drugiej stronie. Życie człowieka musi doświadczyć odrodzenia i obecności Ducha Świętego. Piotr pięknie o tym napisze. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wyzwolili się z brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłali, dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Piotr mówi o tym, co mówi Jezus. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprowadza się na nich treść owego przysłowia, wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. Takie trudne, mocne słowa, nie? Ale kiedy zaczynasz się wikłać, kiedy odrzucasz to, co daje ci Chrystus, to wracasz do tego, w czym żyłeś. W jeszcze gorszym stanie. Życie jest jeszcze gorsze, jeszcze większym piekłem niż było. To jest ważne, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercu człowieka. Tylko Chrystus w nas, przez Ducha Świętego, daje nam gwarancję zwycięskiego życia, które jest w Jezusie. Nie wystarczy słuchać Słowa Bożego, czytaliśmy o tym. Nie wystarczy usiąść tylko jak Maria. To dobrze, trzeba mieć ten czas, aby usiąść. Ale to nie wystarczy. Wiemy, dobra, nie wystarczy, trzeba się modlić. Okej. A trzeba też chwalić Boga, opowiadać o tym, kim On dla nas jest. Trzeba otwierać nasze usta, trzeba Go wielbić, trzeba uwierzyć. Trzeba nie tylko słuchać, ale zastosować to, co mówi Boże Słowo. I nie wystarczy tylko mentalnie się zgadzać. O, fajnie, no ta Biblia, tu jest o wiele więcej racji. Byłem katolikiem, nie podobało mi się, co ksiądz mówi, nie podoba mi się ta cała spowiedź, albo byłem tam jakimś innej religii i to mi się nie podobało. Nie o to chodzi. Czasami ludzie mówią, no wy tu macie tak fajnie, nie protestanci, bo wy tak nie macie spowiedzi. To jest argument dla ludzi numer jeden, widzę. Że nie macie spowiedzi, to takim kamień z serca spada, że nie trzeba nikomu o tajemnicach swoich opowiadać, nie? No nie mamy, no tak Biblia mówi. Ale myślę, że nie o to chodzi, żeby się tylko mentalnie z czymś zgadzać. Jezus powiedział bardzo wyraźnie, a gdy on mówił, pewna niebiasta z tłumu, podniosłszy swój głos, rzekła do niego, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. On zaś rzekł, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Którzy słuchają i strzegą. W innych miejscach byśmy powiedzieli, słuchają i wykonują. Jezus powiedział, kto przykazań moich przestrzega, ten mnie miłuje. Słuchajcie, mówcie, nauczajcie. Wszystko w całym Nowym Testamencie się przenika. Jedno wypływa z drugiego. Matka Pana Jezusa była błogosławioną osobą, wiemy o tym. Ewangelista Łukasz to opisuje. Błogosławionaś ty między niewiastami. Ale to nie rodzinna więź stanowiła o zbawieniu. To, że Maria urodziła Jezusa, nie oznaczało, że z automatu jest zbawiona. Ona potrzebowała Chrystusa tak samo jak wszyscy inni. To nieprawdą jest, że była niepokalanie poczęta. To nieprawdą jest, że jest bez grzechu i była bez grzechu. To jest absurdalną nieprawdą i niebiblijną nauką. Gdyby tak było, to jest jedyną osobą, za którą Chrystus nie musiałby umrzeć, jedyną osobą, która nie zbłądziła, jedyną osobą bez grzechu. A Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, tak? Tak mówi Słowo Boże? Wszyscy w tym błogosławiona, bo jest błogosławioną Maria. I ją Bóg wybrał, aby urodziła Mesjasza, aby urodziła Syna Bożego. Chrystusa, naszego Pana i naszego Zbawiciela. Tak naucza nas Boże Słowo. Więc nie rodzinne więzi załatwiają temat, ale Chrystus. Nawet Maria potrzebowała zbawienia. Prawdziwa więź, o której tutaj czytamy, to jest ta więź duchowa z Jezusem, wynikająca ze słuchania i wykonywania Bożego Słowa. Słuchania i bycia posłuszeństwu. Słuchania, ludzie słyszeli, kim On jest i ludzie musieli w to uwierzyć, zastosować to Słowo. Jesteś Mesjaszem obiecanym, jesteś naszym Zbawicielem, jesteś naszym Panem i naszym Królem. To oznaczało przyjęcie Chrystusa, to oznaczało słuchanie i wykonanie Słowa. Myślę sobie, za dwa dni wszyscy będziemy świętować pierwsze przyjście Pana Jezusa. I kiedy On przyszedł na ten świat, aby przynieść ludziom wyzwolenie, o tym czytamy w proroctwach, nie tylko, ślepym przejrzenie, głusi, prorok mówi, będą słyszeć, chromi będą chodzić,
niemi będą mówić i to wszystko ma miejsce. Będą mogli wielbić Boga, opowiadać o cudownych dowodach łaski Pana. Powiem wam, On przyszedł do nas. Za dwa dni będziemy o tym śpiewać w kolędach. Będziemy to jeszcze bardziej wspominać. Ale On przyszedł do nas, abyśmy nie milczeli. Myślę sobie o tych wszystkich pasterzach i o tym, jaki ich był język, a jak tak trochę człowiek poczyta, że tak powiem, tło kulturowe i historię tamtych czasów i tym, czym trudnili się pasterze, no to był taki, myślę, język chłopski, mocno pracowniczy. Wiecie, co oni robią, kiedy przychodzą, kiedy doświadczają Bożej chwały, kiedy doświadczają Chrystusa? Jeszcze maleńkiego. Chwalą Boga. Chwalą Boga. Myślę sobie, że do tamtej pory nigdy tego nie robili. Patrzę na aniołów. One chwalą Boga. Niebo jest otwarte i chwalą Boga za to, co miało nie w duchu, nie w sercu. Chwalą Boga. Myślę sobie, że czasami nie gniewajcie się, ale są rzeczy, których trzeba powiedzieć. Czasami uciekamy się do tego takiej pokory, że my tak w duchu. Fajnie, że w duchu się modlisz. Niech ci Bóg błogosławi, ale ja bym chciał cię czasami usłyszeć. Nie dlatego, że to jakąś renomę zrobi w kościele albo fajniej będzie w kościele, bo jakiś nowy pomysł jest. Nie, nie, po prostu mówi tak Boże Słowo, że Bóg dał tobie i mnie usta. Mamy czasami wiele do powiedzenia o takich bzdurach w życiu, że godzinami o nich gadamy. Czasami krótkiej modlitwy nie potrafimy wznieść w zgromadzeniu do Pana. I nie mówcie mi, że to nie jest takie duchowe. Powiem tak, okej, to nie jest miara duchowości, ale też moim zdaniem nie jest miarą zdrowia duchowego w życiu człowieka. Po prostu nie jest miarą zdrowia duchowego. Możesz powiedzieć, gadaj zdrów, chłopie. Ja tam wiem swoje, pewnie. Ale jeśli rozumiesz to, że Bóg dał ci usta, abyś go wielbił, a jeśli jest tym problem, to zawołaj do Jezusa. Ktoś przyprowadził tego niemego, żeby Jezus zrobił porządek. Żeby Jezus uwolnił go i on zaczął mówić. Ludzie mogą różne rzeczy myśleć. I myśleli różne rzeczy. W tej historii różne rzeczy również myśleli. Ale nie da się być neutralnym. Nie da się być gdzieś tam po środku. Albo Jezus jest wszystkim w twoim życiu, albo nie jest. Albo Jezus i Bóg jest godny chwały, albo nie jest. Albo Kościół będzie szedł i również nas w takim kierunku, że będziemy zabijać ciszę muzyką. Opowiadaniami. Albo jakimiś innymi, bo to z czasem będziemy nowe rzeczy wymyślać, tak żeby wszyscy się dobrze czuli i żeby nie było nudy. Cisza w kościele to nuda. Modlitwa stała się nudą. Tymczasem, kiedy patrzę na ważność modlitwy w Biblii, to jest fundament. To jest fundament, bez którego nic więcej się nie wydarzy. Nic więcej się nie wydarzy. Nie zobaczysz więcej chwały Bożej w swoim życiu i w życiu zgromadzenia. Nie zobaczysz większego działania Bożego w swoim życiu i w życiu innych ludzi. Nie zobaczysz tych rzeczy. Nie będziemy mieli nawróceń, tak jak czasami mówimy. Trzeba głosić Ewangelię. Powiem tak, trzeba głosić Ewangelię, ale w międzyczasie kolana muszą nas boleć od tego, aby wołać do Boga, bo to nie jest walka z krwią i z ciałem. Może dla kogoś czas modlitwy to nuda. Się skończy, zaraz pójdę do domu, pojem. Do następnej niedzieli przypomnę sobie znowu o Bogu. Bracia, siostry, Bóg nas stworzył, żebyśmy Go chwalili. Bóg ciebie i mnie do tego stworzył, abyśmy udziękczynieli, ogłaszali Jego dzieła, radowali się jak brudni pasterze, niegodni w polu. Dziękuję Ci, Panie Boże. Aby nie było tak, że wiemy, kto w kościele się pomodli. Tak? Jest takich pięciu, którzy zawsze się pomodlą, załatwią sprawę za mnie. Jeśli jesteś niemy, to tylko bożki są nieme. Ludzie, którzy nie znają Chrystusa, są niemi. Bo ani nie mają potrzeby modlić się do Niego, ani nie mają potrzeby Go chwalić. Jeśli jesteś niemy, to coś jest nie tak.
I chciałbym was dzisiaj, abyśmy wszyscy się nad tym zastanowili. Abyśmy może zostawili sobie te nasze słabości na boku i powiedzieli: okej, nie będę się kryć za poczuciem wstydu, co pomyślą inni. Ale powiem ci: Boże, po prostu dziękuję. Za krzyż, za życie, za dzieci, za rodzinę, za żonę, za moje małżeństwo. Wczoraj dostałem telefon, jeden z braci dzwonił, że no, coraz więcej małżeństw w różnych kryzysach, trzeba jakieś szkolenie tego. Jak sobie myślę, jak wielu ludzi nie modli się o swoje małżeństwa, jak wielu mężów nie modli się o żony, jak żony nie modlą się o mężów, jak rodzice nie modlą się o dzieci i wiele innych rzeczy. Wiecie, ja nie czaruję rzeczywistości. Ja rozumiem, że czasami modlitwa i inne rzeczy idą z sobą w parze. Nehemiasz, kiedy odbudowywał mury, to i modlitwa, i budowa murów szły w parze. Ja te rzeczy, z tymi rzeczami nie dyskutuję. Problem w tym, że paciorek to nie modlitwa. Problem w tym, że to, że podziękujemy Panu Jezusowi za jedzonko na stole, to nie modlitwa. To jest krótkie zdanie, które rzucamy. Ale chciałbym dzisiaj rzucić nam wszystkim wyzwanie, abyśmy przestali milczeć i zaczęli opowiadać o wielkich Bożych dziełach. Abyśmy musieli czekać na to, że ktoś zacznie tą ciszę zabijać gitarą, głosami, śpiewem. I wiemy, że będzie ostatnia pieśń, zdążymy zjeść. Ja o tym marzę. I to mnie dotyka w ostatnim czasie. Nie chcę kościoła, który będzie rozrywką. Ocenianą przez innych, że jest dobra, zła, dobra muzyka, zła muzyka. Dobre kazanie, złe kazanie. Chcę kościoła, który ma moc. Chcę być częścią tego kościoła, który ma moc. A ta bierze się z modlitwy. To czytam w Bożym Słowie. Jeśli czytacie Słowo Boże, nie zobaczycie, że jest inaczej. To jest tak. Duch Święty wstępuje, życie ludzi jest zmieniane, nasze życie jest przemieniane, stajemy się coraz bardziej do Niego podobni. Wtedy Go słuchamy, do Niego mówimy, nasze usta mówią. Wtedy przychodzi ozdrowienie, wtedy przychodzi napomnienie do naszego życia, wtedy widzimy własne grzechy, wtedy to, że nasza żona wydaje nam się, że ona jest większym grzesznikiem od nas, okazuje się, że Bóg pokazuje, że nie. Bo nagle Go możemy usłyszeć, zobaczyć, zrozumieć. Może nasze dzieci, z którymi się zmagamy, z ich wychowaniem, może to, czego nam brakuje, to tego tych kolan, o których słyszeliśmy w świadectwie dzisiaj. Kolan i godzin modlitw. Panie, ja nie mam już nic, ale Ty masz wszystko. Ja nie mam siły, ale Ty jesteś tym, który daje siły. A potem, abyśmy mogli w zgromadzeniu powiedzieć: chwała Ci, Boże, bo znów w cudowny sposób odpowiedziałeś na moją modlitwę. Bo znów mogę na nowo kochać swoją żonę, swojego męża, bo znów mogę na nowo robić rzeczy, które we mnie umarły, wystygły, znikły. To modlitwa. Kochani, chciałbym was do tego zachęcać, żeby Kościół nasz, żebyśmy my jako Kościół znowu brzmieli nie dźwiękami muzyki, ale chwały i obecności Bożej. Nie rzeczami, które ktoś manipulacyjnie tutaj spróbuje z nas wydobyć. Nie, nie, nie chodzi o żadne manipulacje. Emocje. Czy jesteśmy gotowi przemówić, aby inni zdumieli się znów wielkością Pana Boga? Aby ludzie mogli zobaczyć, usłyszeć znów, że jest Bóg pośród swojego ludu. Chciałbym was do tego zachęcić teraz, abyśmy mogli chwilę spędzić na modlitwie. Może będzie cisza, nie wiem. Ale bądź Ty i Bóg. Jak czujesz, że wiele rzeczy nie pozwala Ci powiedzieć dziękuję, to powiedz o tym Jezusowi. A ja wierzę, że tak jak ten niemy przemówił, Ty przemówisz. Po prostu to tak działa. Powstańmy. Później będziemy przystępować do stołu Pańskiego. Ale miejmy pierw ten czas modlitwy.